Laudetur, proszę Państwa, laudetur. No i mamy wielką inbę o nową definicję zgwałcenia i tu i strona skrajnie lewicowa pieprzy aż miło, strona skrajnie prawicowa dokładnie tak samo. Tu akurat są wbrew temu, co mi usiłuje zasugerować producent, równe sobie. To, co trzeba pochwalić w 100% i bezwzględnie, to wreszcie zgwałcenie jest zbrodnią, czyli to minimalne zdolny próg zagrożenia to jest 3 lata. To trzeba było dawno już zrobić. W innych państwach cywilizowanych, w Wielkiej Brytanii, rzeczywiście to zagrożenie było bardzo wysokie. To mądrze. Ziobro tu podwyższał tylko górne granice. Problemem, jeżeli chodzi o olbrzymią, ciemną liczbę zgwałceń, to, że większość kobiet, czy olbrzymia część, nie zgłasza tego przestępstwa, absolutnie nie są problemy po stronie prawa materialnego, czyli to, czy jest tam powiedziane bez zgody, czy kto przemocą, groźbą bezprawną, wykorzystując nieświadomość, podstępem, bo tak jest dzisiaj, tylko problem leży po stronie procedury. O co mi chodzi? Nieprzyjazne warunki wysłuchania kobiety, jej zwyczajny wstyd i lęk, brak psychologów, brak przeszkolonych wreszcie funkcjonariuszek, to jest problemem. Kobiety zwyczajnie tego nie zgłaszają. Tu nie chodzi o wysokość zagrożenia. Rzeczywiście zbyt częste wydawanie kary w zawieszeniu, jakaś wtórna wiktymizacja, dokładnie. Ale to są problemy proceduralne. A teraz zastanówmy się nad nową definicją. Ta nowa definicja, kto bez dobrowolnej, świadomej zgody w zastępstwie kto przemocą, groźbą bezprawną, podstępem, wykorzystując nieświadomość, doprowadza do obcowania płciowego. Ja bym powiedział tak, zasada jest słuszna. Natomiast kiedy czytam teksty w krytyce politycznej i tu znowu moja kochana teraz krytyka polityczna o tym, że może być to wykorzystane i powinno być wykorzystywane do ścigania osoby, które piją razem z tym i potem uprawiają seks. No to ja powiem tak, to w tej sytuacji jestem gwałcicielem, jestem wielokrotnym gwałcicielem, wszyscy moi znajomi są wielokrotnymi gwałcicielami z prostego powodu. Nieraz spożywali z partnerem, partnerką, dziewczyną, też kiedy byli młodzi, alkohol i uprawiali potem seks. I teraz tak, śmieszne jest to i wzmożenie idei lewicy i prawicy, bo prawica twierdzi, że nowe przepisy, skrajna prawica, spowodują, że mężczyźni nie będą uprawiać seksu, bo będą się bali oskarżenia. Przecież to jest zwykła bzdura. Nie wiem, odnosząc to do siebie samego, czy do znanych mi normalnych mężczyzn, żaden z nich nie będzie się obawiał, że partnerka go oskarży potem o zgwałcenie. Powiem tak, nawet jeżeli będzie z nią spożywać alkohol, dobrowolnie i konsensualnie. Tu, gdzie bzdety opowiada lewica, to ona przenosi rozumienie dobrowolnej, świadomej zgody wzięte żywcem z kodeksu cywilnego, gdzie jest jakoś wyrażona forma tej zgody, na stosunki karnoprawne. I teraz to powiem tak. Wypiwszy kilka kieliszków alkoholu, nie można wyrazić świadomej w pełni zgody. W rozumieniu prawa cywilnego, jak i w rozumieniu prawa karnego. Natomiast zgoda absolutnie może być dorozumiana. Przytulenie się do kogoś, stwierdzenie, choć coś też jest zgodą. Nikt przecież, nie róbmy z tego paranoi, nie będzie żądał zgody w określonej formie. Aktu notarialnego, wypowiedzenia jakiegoś ustnego przyrzeczenia konkretnymi słowami, to są absurdy. A z drugiej strony lewicowe rojenie, które próbuje zrównać sytuację, kiedy dwoje ludzi pije sobie alkohol i idzie do łóżka, z sytuacją wrzucenia komuś tabletki gwałtu, co podpada pod dzisiejszy podstęp. Czy sytuacją, kiedy ktoś kogoś rzeczywiście upija do nieprzytomności i wykorzystuje, to są dwie różne rzeczy. Tu wszystko zależy od jakości sędziów, od jakości orzecznictwa. Myślę, że mądry sędzia i sensowny prokurator jest w stanie szybko odróżnić sytuację, czy mamy rzeczywiście do czynienia z gwałtem po wrzuceniu komuś tabletki gwałtu, czy nawet upiciu do nieprzytomności przez dorosłego faceta jakiejś nastolatki i wykorzystaniu, a sytuacją, kiedy chłopak z dziewczyną czy facet z kobietą piją sobie alkohol i się potem bzykają. I żadne czyste sformułowania kodeksowe nie mają tu nic do rzeczy, bo prawo będzie tylko tak sensowne, jak sensownie czy bezsensownie jest wykonywane. Dlatego uważam, tak, że ta zmiana definicji, która może budzić pewne problemy i takie śmiesznostki, nie będzie wielkim problemem w obliczu faktu, że co do zasady sędziowie będą sądzić tak, jak sądzą do tej pory. I tak samo oczywiście kwestia trudności dowodowych, a w przypadku zgwałcenia one są szczególnie duże, będzie problemem. I w sytuacji, kiedy mamy słowo jednej osoby przeciwko słowu drugiej osoby, nadal będzie stanowić szalony problem dla prokuratora czy dla sędziego. Ale nie jest absolutnie tak, że w jakiś sposób przerzucony będzie ciężar dowodowy na mężczyznę czy na tę osobę oskarżoną, że ona będzie musiała dowodzić swojej niewinności. Przecież niczego takiego w tej nowej kodyfikacji nie ma. Nadal obowiązek udowodnienia winy będzie spoczywać na tym, na kim spoczywa, czyli na oskarżycielu publicznym, po prostu na prokuratorze. Takie rozumienie, w myśl której uprawianie seksu z kimś pod wpływem alkoholu ma być rozumiane jako zgwałcenie, przeczy zdrowemu rozsądkowi, przeczy
podstawowej klauzuli polskiego prawa, jeszcze z prawa rzymskiego, chociaż to się nazywa, zasadą współżycia społecznego. Tak. Moim zdaniem skazanie chłopaka czy mężczyzny, który pije alkohol dobrowolnie z kobietą, z dziewczyną i potem uprawiają seks za zgwałcenie, byłoby bezwzględnie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Także nie bójmy się. Tak samo ta kodyfikacja, jak i poprzednia, będzie dobrze funkcjonować tylko wtedy, kiedy jakość kadr sędziowskich będzie odpowiednia, a wydaje się, że nie jest najgorsza, a przede wszystkim, kiedy postępowanie przed jeszcze postępowaniem, czyli wstępne, wysłuchanie kobiety, cały jej kontakt z organami policji, prokuratury będzie przyjaźniejszy niż dzisiaj, bo problem w rzeczywistości polega na przepisach postępowania i samej procedurze wykonawczej i związanej z postępowaniem karnym. To na razie sprawia, że mamy tak dużą ciemną liczbę przypadków. Ramen, proszę Państwa.